północy północne. Na barometrach w Warszawie 1013 hektopaskali. Ciśnienie będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Temat dobra komunikacja w małżeństwie, podstawą szczęścia całej rodziny. W programie udział wezmą redaktorzy kwartalnika Zbliżenia, państwo Agnieszka i Jakub Kołodziejowie. Początek rozmów w Radiu Maryja Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Z naszymi gośćmi spotkamy się również w radiowej audycji dla małżonków i rodziców o 21.30. Temat tego spotkania, jak mieć udane małżeństwo. Serdecznie zapraszamy. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Oddziały na kłódkę. Centrum Zdrowia Dziecka zamyka 4 oddziały. Strajk wciąż trwa. Jego ofiarami są chore dzieci. Przeczytaj, co przeżywają wraz z rodzicami. Bliżej beatyfikacji. Na beatyfikację księdza Piotra Skargi Polacy czekają już kilkaset lat. Jeszcze w tym miesiącu zakończy się etap diecezjalny. Czytam w naszym dzienniku. Honory dla adwokata Polski. 95-letni więzień KL Auschwitz Karol Tendera został odznaczony przez ministra spraw zagranicznych za walkę z zachodnimi mediami używającymi zwrotu polskie obozy śmierci. Bliżej ludzi. Koniec wiatrakowego Eldorado. Czy nowa ustawa o inwestycjach wiatrowych ukróci lokalizowanie wiatraków, gdzie popadnie, byle jak i jak najszybciej? Z cyklu Fatima odrabiajmy lekcję Anioła Pokoju. Jak modlitwa Anioła Pokoju może przemienić nas i świat, opisuje w naszym dzienniku ojciec Leonard Głowacki. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Drodzy przyjaciele, kochana rodzina Radia Maryja. Już w lipcu nasza coroczna pielgrzymka do umiłowanej naszej Pani Matki i Królowej. Zapraszamy. Zbierzmy się. Czasu jest mało. Organizujmy się w każdej miejscowości przysiłku wiosce. Prosimy duszpasterzy, przyjaciół w każdej parafii. Na niedzielę 3 lipca Polonia za wielką wodą do Częstochowy amerykańskiej w Dailestown w Pensylwanii z księdzem biskupem Stanisławem Stefankiem. W niedzielę 10 lipca na Jasną Górę Zwycięstwa w Polsce. Rozpoczynamy już w sobotę o godzinie 18 z księdzem biskupem Ignacym Decem. Już 25 lat Radia Maryja i 25 raz nasza wielka pielgrzymka. Tym razem pod hasłem Gdzie chrzest, tam nadzieja. W niedzielę będzie nam przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Godzina 11, uroczysta msza święta. Rozpoczynamy jednak już o godzinie 8 rano. Warto być już dużo wcześniej. Przychodzimy do Matki Najświętszej w szczególnym roku łaski. 1050 lat od chrztu Polski. W roku miłosierdzia. 25 lat Radia Maryja. Światowe Dni Młodzieży. Ale jest to też szczególny czas dla naszej ojczyzny. Widzimy, jak wrogie siły Panu Bogu, Kościołowi i ojczyźnie usiłują nas skłócić, wzniecić nienawiść w narodzie, zniszczyć to, co z trudem buduje się w naszej ojczyźnie. Robią to może nie wiedzący, jak szkodzą, ale wykorzystują to siły międzynarodowe i chyba wspierają. Wszystkich kochających Pana Boga i Ojczyznę prosimy o gorącą modlitwę za cały nasz naród, o żywą wiarę, mądrość i prawe sumienia, o wzajemne poszanowanie i miłość, o to,
abyśmy nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy, jak mówił do nas święty Jan Paweł II. Organizujmy się teraz już bardzo szybko. Czasu jest niewiele. Potrzeba modlitewnego szturmu u tej, która jest dana ku obronie naszego narodu. Trzeba obronić nasz naród i ojczyznę. Polsko, świętego Jana Pawła II, z miast, wiosek, przysiłków, wszyscy podobni do ewangelicznego siewcy, nie zostajcie w domu 10 lipca. Wszyscy, tym razem, wszyscy idziemy do naszej matki. Serdecznie dziękujemy za pomoc Radio Maria i Telewizji Trwam w dalszym budowaniu sanktuarium świętego Jana Pawła II. Pierwsze to jednak modlitwa, o którą prosimy, o potrzebne nam łaski, o dary Ducha Świętego w tym Bożym posługiwaniu. Drugie, modlitwa o kapłanów, siostry i świeckich, gorliwych, Bożych do tych dzieł. Jest nas o wiele za mało. Trzecie, prosimy o pomoc w utrzymaniu Radia Maria i Telewizji Trwam. Nikt nam nie pomaga. Propagandziści, nieżyczliwi oczywiście nam, podawali w mediach, że finansuje nas raz po raz rząd PiS. To jest kłamstwo. Pomagają nam tylko, jak zawsze, chętni słuchacze i telewidzowie. Nie jest łatwo. W maju na przykład przyszło o wiele mniej ofiar na te dzieła niż ich utrzymanie. Na telewizję nawet nie przyszła połowa tego, co potrzeba na utrzymanie w maju. Prosimy o stałą pamięć i systematyczną pomoc. Czwarte, służymy Panu Bogu. On nie zostawił nas samych na tej ziemi. Z miłości ku nam dał swego Syna. Ba, pozostał wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Zapraszamy przyjaciół do apostolatu, by wielu, zwłaszcza młodzież, adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Pomocą do tego są pięknie wydane nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. Te książeczki są prezentem od Radia Maria dla młodzieży. Nie wolno ich sprzedawać, ale sprezentować tylko chętnej młodzieży.
to zdrukuje się od spółki zupełnie. Przychodzi noc bezpłodna, noc umyka poprzez ciebie. A myśl jak łza po nocach łka, bo życie jest niewiele. Bo życie wciąż stygmaty ma i rany skroć otwarte. Rozliczne łzy, nędzy i ból i serce ma wydarte. Ikona wciąż cierpienia ma odwiedzi i sprawiedliwości. Co łatwi woń wolności, woń co pragnie strasz miłości. By brat bratu wierzyć mu, ażeby być w radości. By nikt nie wiedział, co to wróg do własnego przebaczania. Obcych żywioł, obcych bój. Odrzucić wraz z założonych na nas opatrunkiem cierpienia, cierpienia. Ona rozumie się, że muszę tym wierzyć, aby to było odwiedzić, którym to się rozwiąże. Dosyć taki no, to też może zostać, bo większość moich dzieci ma wymiar głowy, to może być troszkę mniej, ale też myślę, że może mieć właśnie taki po prostu taki charakter właśnie. Myślę, że jeśli ktoś z wiarą właśnie tego zrozumie, to myślę, że można też wiesz, potraktować się to optymistycznie i z Panem Bogiem, no był zapas. Zapas Panie Bogu, dziękuję za to, co Panie wie. Wszystkie marzymy po to, aby niejednokrotnie oderwać się od naszych problemów, aby uwierzyć, że mogą zaistnieć i wreszcie wszystkie, które właśnie widzą, można wydać te prawo do naszej samodości. Jeśli chcemy też pomóc, to warto. Nie chcą dostrzec, że marzenia bardzo ubarwiają tę wierność. I czyny każdy z nich fascynujący. Nie nabijamy marzeń. Nawet jeśli narodzenie. To jest taka niewiara w powodzenie. To jest to marzenie. Mogę się zrealizować. I liczmy nasze marzenie. Bardzo dziękuję Panie Bruno za Pana telefon. Odbierzmy kolejny. Bardzo proszę. Witam serdecznie. Bardzo pięknie Pani zauważyła i to z takim elegantem pytała o naszej rozmowie. Tak? 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 Tak?
udział m.in. w Filipinach. Kiedy w rodzinie nie potrafi się już marzyć, dzieci nie wyrastają, nie wyrastają. Wiecie, pan mi gasi. Prawdy wam, że święty, byście wieczorem, kiedy robicie rachunek sumienia, postawili też sobie pytanie. Czy mam marzenia co do przyszłości moich dzieci? Co do miłości mojego męża czy żony? Czy marzę o moich dzieciach, o moich własnych, o tych przygodach w historii? Bardzo ważne są marzenia przede wszystkim ludzi. Proszę was, nie wyzbywajcie się tej zdolności. A jak wiele różnych problemów życia małżeńskiego można rozwiązać, jeśli znajdziemy miejsce na marzenie. Jeśli zatrzymamy się i pomyślimy o mężu czy żonie, marzenie coś zaleca. Dlatego bardzo ważne jest odzyskać miłość poprzez codzienne marzenie. Nigdy nie przestawali się na papieżu życia. Piękne chyba poczucie życia. Nieprawda? Thank you.
Również piękne marzenie, również piękne marzenie. No to tak się przeżywam, to co przeżywam, to właśnie to mnie najbardziej jakoś każdy najbliższa w takim po prostu pokoju. Bo na przykład pani się przystała osobą, pochodzę na przystanie. I ja słyszę na przykład taki na przykład bardzo naprawdę szybkie zachowanie się i zwracam uwagę, jeśli się zamiast jakoś przetworzyć właśnie tak, to mnie bardzo zrali. Jeszcze potrafią mówić przykre słowa i tak dalej. To się powtarza jak. I w ogóle, że chwili się przechodzimy, czy to w społeczeństwie nie ma, to towarzystwa, które się gdzieś są tak na oczach ludzi, na przykład i alkohol, i złe słowa i tak dalej. No to właśnie ja mam marzenie, aby wreszcie ktoś się tym zajął, i żeby w końcu jakaś atmosfera się zmieniła. Bo to, co ja spotykam, to mi bardzo, bardzo mi to przeszkadza. No i nie wiem, jak reagować na to, że ja czasem mówię krytycznie na te sprawy odnoszę się, a czasem i modlitwa proszę i tak dalej, ale ja też nie zmieniam. To są moje marzenia. Myślę, że zmiana przyjdzie. Myślę, że zmiana też już niejednokrotnie widoczna. I też pani bardzo cenię, zwrócił uwagę na to, żeby chociażby w tym pani marzeniu, prawda, żeby się zmieniało, żeby więcej wrażliwości, więcej takiej kultury, takiej wczorajszy było między nami. Warto za to zauważyć, ponieważ gdy będziemy takie z boku reagować na takie silne sprawy, które są niedobre złem, to będąc tak z boku, dajemy tak naprawdę sobie przyzwolenie. Podamy takie znieczulenie, dlatego absolutnie po umowę czasu spotkamy się z taką silną reakcją, trzeba nam reagować. Trzeba delikatnie, z miłością, z troską, powiedzmy, z innego człowieka powiedzieć mu dobre słowo. Najlepiej jest w sposób taki radosny, żeby człowiek nie chciał się dzieje, co bardziej się to będzie akurat prawda, która jest lepsza. Tutaj na pewno warto się poddawać pytanie na rynku. I to by było na rynku, to by było na rynku. I za chwilę spodziewamy kolejne telefony, a to kilka czarnych.
albo nie rozumiem Bożych marzeń, albo nie kształtam moje własne. Bardzo proszę, Radio Maria. Święty Boże Ojcze. Oto widzi się tego jeszcze. Thank you.
wrażenie ziściło, ale to właśnie o to chodzi, żeby z uczciwymi ludźmi, to są banały, ale z uczciwymi ludźmi, jak się rozmawia, to prawda, wychodzi wszystko, nasza mentalność i nasze marzenia. I mówię, no dobrze, to niech by było te 10 tysięcy, ale wszyscy inni tutaj, którzy siedzą, to około po 20. I ja, że osoba szczera powiedziała, ale ja tak nie chcę, dlaczego tak? No i zaczęliśmy się wszyscy śmiać, to o co chodzi, przecież miałaś być siła, już raz ty nie jesteś, nie? Zdziwiona, nie, dlaczego ja tak nie chciała? Właśnie ta szczerość wychodzi w tych banałach, właśnie wychodzi nasze marzenia, że czasem nasze marzenia to są zachcianki, fanaberie, prawda? I ja tak trochę do Ewangelii chciałem odnieść, prawda, że wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy, nie? I ja, dobrze jest mieć marzenia, dobrze jest mieć dobre marzenia, dlatego że, prawda, dobre marzenia w nadzieję się przechodzą. Nadzieję, w nadzieję, że wszystko jest możliwe. Że wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. I to takie bardzo prawidłowe marzenie, bo mi się zdaje, dlatego że, no jakby to powiedzieć, no że człowiek chce, to co człowiek dużo chce, prawda? A czasem chce rzeczy niedobrych, wcale nie jest dobry dla siebie. I taką nadzieją, prawda, która nie zawodzi, właśnie jest wypływa z wiary. Ja tak czasem mówię, kogo to obchodzi, nie, tak sam do siebie nie raz tak rozmawiam, a kogo to obchodzi, co ty chcesz, nie? Czego ty dalej chcesz, kogo to obchodzi? Ważne jest, jak wierzysz, prawda? I są takie słowa w piśmie, że prawda, prosicie, nie otrzymujecie, bo nie prosicie, prosicie, a nie utrzymujecie, bo źle prosicie, prawda? I tutaj o to chodzi, że takim, że ta nadzieja, właśnie marzenie, to trzeba mieć marzenie, ale ta nadzieja właśnie, żeby była ta nadzieja, nie zawodzi, żeby ta nadzieja wypływała z serca człowieka, prawda? Bo takim jedynym marzeniem człowieka, takim naprawdę prawidłowym, marzenia też mają być zgodne z wolą Bożą. Takim prawidłowym marzeniem jest, są takie słowa w piśmie, ofiary ani daru nie chciałbyś, prawda? Mamy dużo marzeń, ale czy otworzyłeś mi ucho, a na ziemi przygotowałeś mi ciało. I stąd bierze się prawidłowe marzenia. Marzenia zgodnie z wolą Bożą. Pięknie. Panie Dariuszu, jak pan myśli, czy Pan Bóg ma marzenia? Pan Bóg nie musi mieć marzeń. Pan Bóg kocha człowieka i jedynym jego celem jest zbawić człowieka, doprowadzić do siebie. Po prostu, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. No o to chodzi Panu Bogu. Bo my też mamy takie marzenia, bo ludzie mają marzenia tak, to że chcieliby być jak Bogowie, czy to w majątku, czy w wykształceniu, prawda? Chcieliby być bardzo bogaci, bardzo zamożni, tacy Bogowie, nie? Żaden człowiek nie stanie się Bogiem. To jest niemożliwe. To tylko Bóg się stał człowiekiem. Abyśmy byli przepuszczeni Bogiem, czyli byśmy napisane bogami, ale z małej litery, prawda? Chociażby doszło słowo Boże, nazwani bogami jesteśmy, ale to jest małe litery. Bóg ma być wszystkim, we wszystkim to jest. I tego Pan Bóg chce, aby był wszystkim, we wszystkim, czyli chce miłości dla nas i stale wszystko, czym jest wtedy nam dać. Żeby był pełnią w nas. Tak, czyli Pan Bóg też ma, absolutnie też ma marzenia. Też ma marzenia. Pan Bóg marzyłby stworzyć świat. Pan Bóg zapragnął też uczynić kogoś podobnego do siebie. Marzył, a potem stworzył. Stworzenie świata to coś naprawdę potężnego, ale najważniejszym Bożym priorytetem było wzbudzenie, powołanie do życia człowieka. Chciał przyjaźnić się z nim, przekazać władzę człowiekowi nad stworzonym światem, stworzonym dla niego, dla człowieka. I gdy Adam zgrzeszył, między nim a Panem Bogiem nastąpił rozłam. I czy ten rozłam zniszczył to marzenie Pana Boga? Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Nadal Pan Bóg nadal miał wielkie marzenie. Bóg zdecydował, że pośle swojego Syna, aby nas zbawić, dzięki czemu jego marzenie o przyjaźni z człowiekiem mogło się wypełnić. Ale co więcej, Pan Bóg nadal ma marzenia o każdym z nas. Marzy, Bóg marzy z miłością. Marzy, na jakiej drodze, w jakim stanie życia człowiek może być szczęśliwy. Marzy o tym, żebyśmy byli szczęśliwi. Marzę o tym również, co tutaj podczas naszych rozmów już po malutku też wybrzmiewało, abyśmy innym szczęściu.
dopomagali. Pan Bóg marzy, gdzie człowiek będzie miał idealne warunki, aby się osobiście uświęcić i gdzie jak największej grupie ludzi będzie mógł też pomóc właśnie w tym, aby i oni się uświęcali. Stwórca wie najlepiej, czego potrzebuje stworzenie. On najlepiej nas zna, jak mówi Pismo Święte. Zanim ukształtowałem Cię w łonie Matki, znałem Cię, mówi Bóg. Prorokiem dla narodów ustanowiłem Cię. Pan Bóg ma również marzenia, prawda? Tak, no przecież Pan Bóg jest miłością i marzy, żeby tą swoją miłością, czyli całą swoją osobą podzielić się z człowiekiem. Na końcu czasu Bóg ma być wszystkim we wszystkim. I to o to chodzi. Że tak ma być człowiek przepełniony, przebóstwiony, że po prostu człowiek nie będzie Bogiem, ale zawsze będzie miał ten z tyłu głowy, prawda, tego Ojca i to wszystko, czym jest, czym ma być, to będzie właśnie miłością przez Ojca, przez Syna, przez Ducha Świętego. Wszystko ma być już wszystkim. To już Nowe Jeruzalem, to już jest to właśnie marzenie, żeby całkiem przepełnić miłością człowieka. Dziękuję Panie Dariuszu za również Pana do powiedzenia do naszej audycji, do naszego czasu, za to, że Pan również nas ubogacił swoimi spostrzeżeniami. Bóg zapłać serdeczne. Najlepiej wie.
dobrze znam ten czas i jemu powierzajmy to. Jemu to powierzajmy, ale sami też przygotowujmy się na ten moment. Niezależnie ile mamy lat, czy mamy już pod 100, pod 80, czy mamy 20 lat. Trzeba się na ten moment nieustannie przygotowywać. Moment śmierci, bo on przyjdzie prędzej czy później. Bardziej lub mniej oczekiwanie. Zazwyczaj przychodzi mniej oczekiwanie. I odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Szczęść Boże, mówi Teresa z Warszawy. Szczęść Boże, Pani proszę Teresa. Ojca. Zainspirował mnie ojciec z tym powiedzeniem, że Pan Bóg ma marzenia i w związku z tym ja taką tezę postawił, że również Pan Bóg ma poczucie humoru. Nie wiem, jak ojciec co o tym, na ten temat sądzi, ale przytoczę, tu kiedyś była w telewizji, tylko nie trwam, ale to już dawno nie było. Taka audycja, ludzie się wypowiadali, którzy byli w śmierci klinicznej, między innymi taki człowiek, jeden czy więcej, który tak twierdził, że rozmawiał jakby z Panem Bogiem, no tak, i twierdził, że on bardzo myślał o tym, że jak po śmierci to będzie mógł jeszcze pracować naukowo tam gdzieś na światach. I właśnie to on powiedział, że ta istota, czyli Pan Bóg, z którym on rozmawiał po śmierci klinicznej, to miała poczucie humoru. I on tak mówił przekonywująco, że mnie to utkwiło w głowie i teraz mi się to przypomniało. I co ojciec na ten temat sądzi? Szczęść Boże, przychodzę na odbiór. Szczęść Boże, Pani Tereso. Czy Pan Bóg ma fantazję? Absolutnie Pan Bóg ma niesamowitą fantazję i myślę, że tego doświadczamy na każdym kroku naszego życia, że Pan Bóg ma fantazję. I cała sztuka polega na tym, aby w tej fantazji też potrafić się odnaleźć, żeby się nie obrażać na Pana Boga, że coś nie poszło po naszej myśli, że Pan Bóg inaczej to jakoś widzi i nie ma się co obrażać, bo Pan Bóg nigdy nie chce dla nas gorzej. On chce zawsze dla nas lepiej. I cała sztuka, żeby w tym wszystkim starać się właśnie zrozumieć to, odkrywać to, nie obrażać się, tylko współdziałać z Panem Bogiem w tworzeniu, w kreowaniu swojego życia. Pan Bóg absolutnie ma niesamowitą fantazję i warto w tych różnych rzeczywistościach, które przeżywamy, mieć tą świadomość. Pan Bóg nigdy nie chce dla mnie źle. Współdziałajmy z Nim. Współdziałajmy w tej fantazji, którą Pan Bóg posiada. I odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, Szczęść Boże. Szczęść Boże, bardzo proszę. Mówi tutaj Tadeusz z Dąbrowa. Witam, Panie Tadeuszu. Ja mam takie marzenie, oczywiście, no jako turysta, zajrzeć do piekła. Gdzie ono jest i kto tam, co tam za inżynierowie urzędują. I ciekawi jestem. A jak człowiek tutaj spełnieje, to jak tam może boleć? Przechodzę na odbiór. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Panie Tadeuszu. No to marzenie, powiem, bardzo takie dramatyczne marzenie. Absolutnie, Panie Tadeuszu, nie marzmy o takich rzeczach. Nie marzmy o takich rzeczach. Nigdy nie bądźmy ciekawi, jak jest na tej rzeczywistości. Absolutnie. Bądźmy ciekawi. Marzmy o niebie. Nie o rzeczywistości piekła. Ponieważ, Panie Tadeuszu, drodzy radio słuchacze, największe tragedie, największe trudności, największe nieszczęścia, jakie nas spotykają tu na ziemi, które są dla nas niekiedy ciężarne, które nas przygniata, że nie jesteśmy w stanie powstać, są niczym, absolutnie są niczym wobec beznadziei, tragedii, rozpaczy, jaką jest rzeczywistość piekła. Nigdy absolutnie nie interesujmy się, jak tam jest. Nie ma większego wroga dla człowieka ponad szatana. Wróg, który jest dla ciebie
a przynajmniej uważa, że tu wrogiem na ziemi jest absolutnie niczym w porównaniu z wrogiem, jakim jest szatan. I tego doświadczamy przecież na każdym kroku. Marzmy o niebie, o tym, co piękne, to wspaniałe. Marzmy o Panu Bogu, który przygotował dla nas te niezwykłe rzeczywistości, a nigdy o tym, który jest naszym największym wrogiem. Bardzo się cieszymy, drodzy, że ten temat marzeń jest wam bliski, że macie marzenia, że tymi marzeniami żyjecie. Dziękujemy wam, że też dzielicie się z nami swoimi marzeniami, tym, jak te marzenia można przeżywać, realizować. Mamy jeszcze kilka telefonów, ale niestety nie będziemy mogli odebrać, zrealizować, ponieważ już czas naszej audycji pomalutku dobiega końca. Dlatego serca was, drodzy, przepraszam, że nie będziemy mogli porozmawiać jeszcze tutaj na antenie. Ale myślę, że tego tematu jeszcze marzeń będziemy powracać, bo jest on faktycznie tematem, który niesie. Tematem, który marzenia są taką rzeczywistością, która skrzydla, która dodaje nam też takiej energii. I życzmy sobie, aby nigdy nie było tak, że gdzieś te marzenia się skończą, że się obudzę pewnego dnia i nie mam marzeń. Niech te marzenia pielęgnują w naszym życiu. Pielęgnujmy te marzenia w naszym życiu. Mobilizujmy się do tego, aby je realizować. Tak mówił również papież Franciszek, żeby tylko nie pozostawać na tej przestrzeni marzeń, ale żeby również iść dalej, aby je realizować. Nikt nie powiedział, że żyjąc Bożymi marzeniami będzie nam lekko, będzie nam łatwo i przyjemnie. Na pewno nie będzie tak, absolutnie, ale Chrystus poszedł za pewnym marzeniem aż na Golgotę. Święty Paweł był biczowany, kamieniowany i przetrzymywany w więzieniu dla większej chwały Pana, która miała się w nim ujawnić. Ziemskie Maryi, Matki Boga, wcale nie należało do najłatwiejszych. Jedno jest pewne, warto zaryzykować, by później wyrzucać sobie, że nigdy nie spróbowaliśmy żyć pełnią Bożego życia. I tego Bożego życia z serca sobie życzmy, przy tym również realizowaniu naszych marzeń nie ustawajmy. Niech te marzenia nas niosą, nas uskrzydlają i niech się realizują. Niech się realizują. Też w tych wszystkich marzeniach miejmy wzgląd na Pana Boga, na te marzenia, które On dla nas przewidział. A największym marzeniem Pana Boga jest nasza świętość. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Wybiła godzina druga, zatem już za chwileczkę łączymy się z Kanadą, z ojcem Jackiem. Ja wszystkich serdecznie pozdrawiam i dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja ze studia w Toronto. Dziękuję ojcu Dawidowi za przekazanie tej głosu do Kanady. Pozdrawiamy wszystkich, którzy słuchają nas tutaj, czy to w aglomeracji torontońskiej, czy w Chicago, czy też tu w Ameryce Północnej, w Polsce, na całym świecie. Wszystkich rodaków pozdrawiamy. No i zapraszam na to godzinne spotkanie, gdzie będzie nasza modlitwa, gdzie dowiemy się trochę o tym, co dzieje się w Polsce. I przedstawię także kilka informacji o tym, co dzieje się tutaj w Kanadzie. Jako że jeszcze ciągle pamiętamy o tych rocznicach w Polsce, rocznicach Powstania Warszawskiego szczególnie, może zatem przywitajmy się tą postacią, piosenką w wykonaniu zespołu Wojska Polskiego i z
soli jego solistki Doroty Osińskiej. Na początek przenosimy się do Krynicy, tam bowiem rozpoczęło się 26. Forum Ekonomiczne. W tym roku spotkanie odbywa się pod hasłem Europa w obliczu wyzwań. Zjednoczeni czy podzieleni? Gośćmi obrad są m.in. premier Beata Szydło, wicepremier Mateusz Morawiecki, szefowie kilku resortów oraz prezesi największych polskich spółek. W sumie w obradach bierze udział ponad 3000 osób z 50 krajów. Minister skarbu Dawid Jackiewicz mówił podczas sesji otwierającej forum, że Unia Europejska przeżywa wielopłaszczyznowy kryzys i Polska staje przed koniecznością odnalezienia swojego miejsca we wspólnocie. O pozycji państwa decyduje siła jego gospodarki. Naszą odpowiedzią na dzisiejsze oblicze Unii Europejskiej jest zmiana paradygmatu. Tym paradygmatem jest nowoczesny patriotyzm gospodarczy. Ale patriotyzm gospodarczy rozumiany nie jako zamykanie się na współpracę i partnerstwo gospodarcze, tylko jako program uczciwego i świadomego promowania własnej gospodarki, polskich firm, a także pozbawionego kompleksów rozwijania przedsiębiorczości i biznesu. Ministerstwo Rozwoju poinformowało z kolei, że rząd chce utworzyć Polską Agencję Handlu i Inwestycji. Wiceminister resortu Radosław Domagalski powiedział, że polskie władze chcą wspierać firmy poprzez zaangażowanie administracji publicznej, tak by mogły konkurować za granicą. Chcemy państwu pokazać całkowicie nowe podejście administracji publicznej do procesu wspierania polskich firm w tym procesie ekspansji międzynarodowej. Model, który przygotowaliśmy, jest zorientowany na cele. Zależy nam na tym, żeby dzięki działaniu administracji publicznej zwiększyć skalę polskiego eksportu. Skalę, czyli osiągnąć taki wolumen eksportu, który dzięki zaangażowaniu administracji publicznej zobaczymy w statystykach. Oczywiście interesują też nas pojedyncze projekty, ale chcemy, aby polskie firmy dzięki zaangażowaniu administracji publicznej miały realne szanse konkurować na zagranicznych rynkach z firmami z Europy Zachodniej i z innych regionów. Podczas forum ekonomicznego uczestnicy wymieniają poglądy na temat oceny aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie. Grupa Wyszehradzka ma receptę na Unię Europejską. Na szczycie państw Unii Europejskiej w Bratysławie dotyczącym Brexitu chcemy przedstawić wspólne stanowisko, powiedziała premier Beata Szydło. Szefowa polskiego rządu spotkała się z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej w Krynicy na marginesie 26. Forum Ekonomicznego. Polska premier powiedziała, że rozmowy dotyczyły tego, co czeka Unię Europejską po Brexicie. Zaznaczyła, że na szczycie przywódców unijnych V4 chce mieć wspólne stanowisko. My wiemy, co zrobić, żeby Unia Europejska stała się lepszą Unią Europejską, by rozwijała się, by była bliżej obywateli, by była bliżej Europejczyków, by wreszcie postawiła na Parlament Europejski. Mówimy o konieczności reform, które muszą być przeprowadzone. Z Brexitu trzeba wyciągnąć wnioski. Brexit to już przeszłość. Oczywiście w tej chwili czeka nas dyskusja na temat tego, w jaki sposób ten proces będzie się odbywał, ale my musimy myśleć o przyszłości. Szczyt w Bratysławie zaplanowano na 16 września. Polska będzie zabiegała, aby konflikt izraelsko-palestyński został rozwiązany, powiedział prezydent Andrzej Duda. Na konferencji po spotkaniu z prezydentem Palestyny Mahmudem Abbasem szef polskiego państwa podkreślał, że nasz kraj uczestniczy w procesie pokojowym. Leży mi na sercu także los chrześcijan na Bliskim Wschodzie, podkreślił. Prezydenci Polski i Palestyny rozmawiali też o kwestiach relacji dwustronnych i problemie uchodźców. Prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że Polska nadal będzie udzielała Palestynie pomocy rozwojowej. Bardzo się cieszę z propozycji, która padła dzisiaj, aby rozpocząć rozmowę na temat powstania strefy gospodarczej polsko-palestyńskiej w Palestynie, tak jak inne państwa europejskie już takie strefy mają. Dziękuję za tą propozycję i jestem przekonany, że będzie tutaj zainteresowanie ze strony polskiego rządu, polskiego biznesu, aby tą inicjatywę zrealizować i rozwinąć. Mówiłem panu prezydentowi, że bardzo liczę na to, że wizyta, którą planuję odbyć w Palestynie i w Izraelu w styczniu, będzie owocna. Bardzo na to liczę, ponieważ leży mi na sercu. Po pierwsze rozwiązanie wszystkich kwestii konfliktowych w regionie. Po drugie, to nie ukrywam, że leży mi na sercu także los chrześcijan w ogóle na Bliskim Wschodzie. Po południu Mahmud Abbas złożył kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza. Ostatnio prezydent Palestyny odwiedził Polskę 7 lat temu. Ministrowie mają wkrótce przedstawić pomysły, które zachęciłyby Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii do powrotu do ojczyzny. Takie polecenie swoim ministrom wydała premier Beata Szydło. Dowiedział się jeden z dzienników. Ma to
to związek z atakami na Polaków na Wyspach, które nasiliły się po tak zwanym Brexicie. Przedstawiciele PiSu jeszcze podczas kampanii wyborczej zapowiadali, że podejmą starania, aby jak najwięcej naszych rodaków wróciło do kraju. Tak zwany pullback może spowodować m.in. planowane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Poseł Józefa Hrynkiewicz, wiceprzewodnicząca PiSu, zauważyła, że podejmując jakiekolwiek działania na początku należy poszukać przyczyn, które spowodowały emigrację. Wśród nich, jak zauważa ekspert, jest m.in. brak pracy i niskie zarobki, a także niemożliwość zakupu mieszkania. Dzisiaj oczywiście katalog tych zachęt po prostu musi zawierać usunięcie tych podstawowych przyczyn, które spowodowały masowy, bo bądźmy szczerzy, ponad 2,5 miliona młodych osób wyjechało. Część osób wyjeżdża na krótko, na 3-4 miesiące za granicę do pracy. To jest to, o czym mówiłam. Niskie dochody, brak pracy, niskie dochody z pracy, brak szacunku dla pracownika w miejscu pracy, brak możliwości uzyskania...